Cześć! Witajcie po raz drugi w Q&A. Dzisiaj troszeczkę się inaczej przygotowałam i wydrukowałam sobie Wasze pytania. Jest ich strasznie dużo, z czego się bardzo cieszę. Gdzieś właśnie padło pytanie, czy ja to wszystko czytam. Chyba tym razem przeczytałam wszystkie komentarze. Generalnie staram się, czytam po prostu komentarze, które są na naszych profilach. Staram się na nie odpowiadać. Chyba, że da się odpowiedzieć na przykład jakoś zbiorczo, jeżeli ktoś prosi, kilka osób prosi o przepis, to nie odpowiadam każdemu z osobna, tylko po prostu wrzucam to jako jeden swój komentarz, ale lubię być w kontakcie z Wami, więc tak, czytam te komentarze. A jakie pytanie pojawiało się najczęściej tym razem? Najczęściej pytaliście o to, czy wybraliśmy już imię dla naszej córeczki. I jaka jest odpowiedź? Nie, nie wybraliśmy. I nie mówię tego dlatego, żeby, nie wiem, jakąś zagadkę stworzyć, tylko po prostu nie mamy jeszcze kompletnie pomysłu. Wcześniej w programie powiedziałam, że jeżeli to będzie dziewczynka, to nazwiemy ją Marysia, Maria. Teraz jednak pojawiły się pewne wątpliwości, zastanawiamy się, czy aby na pewno... Nie wiem, wiele jest imion, które naprawdę nam się podobają. Wybór trudny. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że niemalże każde imię, może nie każde, ale większość imion niesie ze sobą jakieś wspomnienia, jakieś skojarzenia. Wiecie jak to jest, że po prostu kojarzymy dane imię z osobą, którą już wcześniej spotkaliśmy na naszej drodze, poznaliśmy i to wspomnienia są pozytywne, negatywne, no i niestety często piękne imiona odpadają. Dobra, idziemy dalej. Aniu, ciebie też dopadła cukrzyca ciążowa? Po ciastach widzę, że chyba nie. W pierwszej ciąży nie miałam problemu z cukrzycą ciążową, robiłam badania, a teraz jestem świeżo przed. Myślę, że właśnie może jutro rano wybiorę się na zrobienie krzywej cukrowej. Czekam na pewną przesyłkę. W pierwszej ciąży, kiedy wykonywałam sobie właśnie ten test, to topiłam zwykłą wodę z czajnika, odrobinę podgrzaną z glukozą. Ciężko to było wypić, tym bardziej kiedy ja mam tak rano, że dopóki czegoś nie zjem, to mam mdłości. No a jednak na badania trzeba iść nadczo. A tym razem znajoma powiedziała mi, że można kupić sobie w aptece taki specjalny, nie wiem jak to nazwać, to nie jest sok, taki napój do właśnie wykonania tego badania. To się nazywa glukotest i mamy trzy smaki do wyboru. Widziałam, że nawet jest glukotest o smaku coli. Ja zamówiłam sobie pomarańczowy, więc jeżeli dzisiaj mi przyjdzie, jutro wybiorę się na badania. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Dlaczego Wam o tym mówię? Bo wiem, że to jest dla kobiet trudne badanie. Trudno jest wypić coś tak słodkiego nadczo i jeszcze później wytrzymać 2 godziny, jeżeli się nie mylę, tak? 2 godziny trzeba poleżeć do kolejnego pobrania krwi. Więc jeżeli można sobie to troszeczkę uprzyjemnić, to sprawdźcie. Nie polecam Wam jakiejś konkretnej firmy, znajdziecie na pewno w internecie, popytajcie w aptekach, ale coś takiego faktycznie jest. Czy Jasia będziecie posyłać do przedszkola, czy dopiero do podstawówki? Ja Janka w tym roku w ogóle nie rekrutowałam, nie zapisywałam, chociaż zgodnie z przepisami mógłby pójść do przedszkola od września. Dlaczego tego nie zrobiłam? Nie dlatego, że on jest niegotowy, czy ja jestem niegotowa, ogólnie my jako rodzice. Postanowiłam go nie zapisywać do przedszkola właśnie z uwagi na moją ciążę, a z doświadczenia wiem, że niestety, dzieci, które chodzą do przedszkola, idą do przedszkola po raz pierwszy, często chorują. Nie chciałam, żeby Janek przynosił te wszystkie choroby do domu. Nie chciałam zarażać siebie, maleństwa. Wiadomo, że w ciąży jest bardzo ciężko, jeżeli chodzi o możliwość podjęcia jakiejkolwiek kuracji lekami. Ja mam takie... Ja po prostu wolę się tego wystrzegać, wolałam temu zapobiec. A z drugiej strony też pomyślałam sobie, że skoro drugie dzieciątko jest w drodze, ja na pewno będę siedziała w domu przez większość czasu. Wiadomo, co idzie za tym. Karmienie i w ogóle no, cała opieka nad takim noworodkiem, nad takim maleństwem. Więc myślę, że dam radę sobie z dwójką. Planuję teraz dla Janka też zamówić cały taki zestaw książek, nazwijmy to ala podręczników, ćwiczeń właśnie dla trzylatków. Jeszcze na żadne konkretne wydawnictwo się nie zdecydowałam. I po
prostu będę realizowała razem z nim podstawę programową w domu. To tak brzmi bardzo poważnie, a tak naprawdę to z takim małym dzieckiem realizacja kilku zadań wymaga od nas dosłownie kilkunastu minut. Więc myślę, że spokojnie sobie z tym poradzę. Czy miałaś jakiekolwiek obawy co do zajścia w ciążę? Czy ten temat Cię nie przerażał? Powiem Wam, że kiedy byłam o wiele, wiele młodsza, nie wiem, powiedzmy, kiedy miałam 20 kilka lat, teraz dalej mam 20 kilka, mam 28, ale nie wiem, kiedy zaczynałam studia, to temat dzieci, ciąży, to mnie kompletnie przerażał. Ja sobie nie wyobrażałam wtedy siebie jako matki i myślę, że po prostu do wszystkiego trzeba dojrzeć, a przede wszystkim spotkać odpowiednią osobę, z którą chcemy założyć rodzinę, która daje nam poczucie bezpieczeństwa i wtedy wszelkie te obawy naprawdę znikają. Ulubione ciasto i poproszę od razu o przepis. Ja mam kilka takich ulubionych ciast. Ja w ogóle bardzo lubię ciasta takie naprawdę, naprawdę słodkie, czyli trzybit albo beza, która jest z bitą śmietaną, ale oprócz tego jeszcze do środka idzie sporo karmelu i bananów. To jest dopiero. Oj, dla cukrzyków nie polecam, ale też lubię wszelkiego rodzaju serniki. Serniki czy takie na jakimś spodzie czekoladowym, czy sernik w wersji Oreo, czy po prostu zwykły sernik. To jak najbardziej, często piekę serniki, chociaż chyba ani razu się tym nie pochwaliłam, ale to nadrobię. Jeszcze sobie tutaj zapisałam, że bardzo lubię ciasto, to się nazywa chyba kora brzoskwiniowa. Spód się robi taki ciemny, z bakaliami, z orzeszkami. Później idzie taka masa na soku z brzoskwiń, gotuje się budyń. Później chyba idzie warstwa delicji, a na wierzch pomarańczowa galaretka z brzoskwiniami. Pyszna, pyszna, bardzo to lubię. Więc co? Jak upiekę, dodam zdjęcia i powrzucam wtedy przepisy. Czy nie nudzi Ci się taka praca w domu? Sprzątanie, gotowanie, zajmowanie się dzieckiem? Wiem, że mówiłaś, że pomagasz Grzesiowi, ale chodzi o kwestię domu, że większość przebywasz tam, że jednak praca gdzieś tam uskrzydla, odświeża, bo człowiek musi wyjść do ludzi, ubrać się, musi stale się wspinać. Czy nie? Tak i nie. Ja teraz postawiłam przede wszystkim na rodzinę. Myślę, że to jest ten czas, kiedy chcę, kiedy mam taką potrzebę właśnie, żeby wychować dzieci, żeby mieć dzieci i w 100% chcę się temu poświęcić. Nieraz sobie tak myślę, że kiedyś, kiedy pracowałam jako nauczyciel wychowania przedszkolnego, byłam po prostu bardzo zmęczona po pracy z dziećmi i myślę, że gdybym, ja mówię oczywiście o sobie, nie o wszystkich nauczycielach, proszę się tutaj ze mną nie utożsamiać, chyba że ktoś ma podobnie, ale wtedy myślałam, że o Boże, jak ja bym dała radę, skąd ja bym miała siłę po 8 godzinach, ponieważ nie miałam karty nauczyciela, więc pracowałam na cały etat, gdzie ja bym miała siłę po całym dniu spędzonym jednak w hałasie, bo dzieci hałasują, to jest duża grupa, tak? Ponad 20 dzieci potrafi jednak zmęczyć pod takim względem, że każdy ma z tych dzieci inne potrzeby, inne pytanie, a w pracy w 100% oddawałam się tym dzieciom. To mi wtedy sprawiało ogromną radość, ale z drugiej strony wiem, że gdybym po tej pracy teraz przychodziła do domu, gdzie mam Janka, gdzie muszę zrobić obiad, gdzie mam inne obowiązki, to myślę, że tutaj dom mógłby na tym ucierpieć, mogłaby ucierpieć moja relacja z synem. Dlatego nie wyobrażam sobie póki co wrócić w ogóle do zawodu. Może kiedy dzieci będą większe, chociaż generalnie nie planuję pracować jako nauczycielka. Chociaż życie pisze różne scenariusze, wszystko się zmienia, więc też nie mówię tak absolutnie nie, po prostu bardziej mówię to nie, że nie, nie chciałabym. To byłaby chyba taka moja ostateczność i to jest troszkę przykre, ponieważ wiele wysiłku włożyłam w edukację, tak? 5 lat studiów, kilka lat pracy w zawodzie z dzieciaczkami, a jednak nie, chyba że coś się też zmieni w całym systemie edukacji. No jak na razie naprawdę nie chciałabym. Może na tym skończę.
Teraz tak sobie pomyślałam, że w ogóle nie odpowiedziałam na to pytanie. Więc mam przyjemność z tego, że jestem tutaj w domu, że robię coś dla moich chłopaków, ale z drugiej strony też bym nie powiedziała, że jestem taką kurą domową, zamkniętą na ludzi, że tylko jednak te gary, słoiki i tak dalej. Codziennie staram się robić coś w biurze. Często z Grześkiem angażujemy się w różne projekty, chociażby na przykład agrorewolucję. I mam kontakt z naprawdę wieloma osobami, których nawet nie widać, a są przed kamerą, stoją z drugiej strony obiektywu. Oprócz tego często bierzemy udział w różnych ciekawych projektach, konferencjach, czasami nawet zdarzało nam się coś poprowadzić, jakieś takie imprezy, eventy, więc to też wymaga od nas przygotowania pewnej, dla mnie osobiście, to jest takie kolejne nowe wyzwanie, kiedy nie wiem, musiałam wyjść na scenę, poprowadzić jakiś konkurs. Całkiem inna rola, w której w życiu wcześniej bym się nie spodziewała, że w ogóle wejdę w taką rolę, że będę miała w sobie tyle odwagi i w ogóle, że to będzie sprawiało mi przyjemność. Więc myślę, że u nas to jest tak pół na pół, że po części okej, sprawdzam się też w tych takich domowych obowiązkach, jestem matką Polką, stoję przy garach, ale też potrafię i mam czas, mam przede wszystkim propozycje, tak? Wyjścia do ludzi, brania udziału w ciekawych projektach, konferencjach i to też sprawia mi radość, to też daje mi kopa. Czy będzie kontynuacja o wnętrzach? Słuchajcie, będzie. Ja nie robię tego, że nie wiem, że się zraziłam. Jeżeli chodzi o wnętrza, to tam jest... Aha, dwa filmiki są, tak? Jest pokój Janka i jest kuchnia. Komentarze, myślę, że większość jest pozytywnych, ale nie wszystkie są pozytywne. Spotkało mnie tam trochę krytyki, nie wszystkim wszystko musi się podobać i ja też nie mam takiego zamiaru, żeby mówić: o, zobaczcie, to jest moja kuchnia i tak powinna wyglądać, to jest najlepiej. Ja tam po prostu mówię, jak zrobiłam, pokazywałam też błędy, jakie popełniłam. Jestem młodą kobietą, uczę się dopiero wszystkiego, w praktyce wygląda wszystko inaczej też niż, nie wiem, można sobie to wszystko na projekcie nanieść. Nie zraziłam się, będzie kontynuacja. Myślę, że właśnie za niedługo muszę się za to zabrać, ponieważ pewnie przy dwójce dzieci będzie mi trudniej nagrywać, ale myślę, że sobie ze wszystkim poradzę. Jak na razie jestem tak pozytywnie nastawiona. Czy macie podział obowiązków z mężem? Nie mamy takiego sztywnego jakiegoś podziału obowiązków. Z uwagi na to, że jednak ja spędzam więcej czasu w domu, więcej czasu tutaj z Jankiem, to ja większość rzeczy robię. Ale też nie mogę powiedzieć, że Grzesiek nie robi nic. Nie mamy takiego podziału obowiązków, ponieważ staramy się robić tak, że po prostu zauważamy to, co jest do zrobienia. Nie wiem, jeżeli czegoś ja nie zrobiłam, no to wtedy Grzesiek stara się domyślić, że aha, wypadałoby wynieść śmieci, kiedy chce coś wyrzucić, a jest pełno. Więc tak się uzupełniamy, jednak większość spoczywa na mnie. Nie mówię tego w takiej kwestii, żeby się pożalić, że ojej, mąż mi nie pomaga. Grzesiek ciężko pracuje, bardzo dużo godzin poświęca właśnie na pracę w gospodarstwie, więc ja sobie też nie wyobrażam, żebym miała, nie wiem, leżeć przez pół dnia, a później na zmęczonego chłopa zrzucać wszystkie obowiązki. Co Pani na to, żeby napisała Pani książkę ze swoimi przepisami na ciasta? To też pytanie padło kilkakrotnie. To bardzo miłe dla mnie w ogóle, że pomyślałyście o tym. W takim razie ja też o tym pomyślę. Czy chciałabyś, żeby w Waszym gospodarstwie były utrzymywane zwierzęta, na przykład krowy, koniki, świnki? Nie chciałabym. Ja kiedyś mieszkałam z dziadkami, oni mieli zwierzątka, co prawda nie na dużą skalę, ale jednak wiem, jakie to jest poświęcenie dla tych zwierząt, oddanie, a przede wszystkim uwiązanie do domu. Te czynności wykonuje się codziennie, kilka razy dziennie, krówki trzeba wydoić, każde zwierzę trzeba codziennie nakarmić, tutaj nie ma wolnego weekendu, wolnej niedzieli, więc naprawdę nie chciałabym. Podziwiam osoby, które się tym zajmują i obym nigdy nie musiała. Jak Ci się mieszka z teściami? Czy pomagają w opiece nad Jasiem? Może tutaj skupię się na drugiej części pytania. Bardzo często rodzice Grześka, z uwagi na to, że są pod ręką,
pomagają nam w opiece nad Jasiem. Nawet takie, nie wiem, wyjście do sklepu, że mogę szybciej coś załatwić jadąc sama, to naprawdę dużo daje. Janek chętnie do nich chodzi, chętnie tam zostaje, więc dzięki temu, że oni mają taki super kontakt ze sobą, ja nie mam wyrzutów sumienia, że zostawiam dziecko. W sumie to jedni i drudzy dziadkowie pomagają. Moja mama też często do nas przyjeżdża. Już teraz się nie mogę doczekać na sierpień, ponieważ moja mama będzie miała urlop i pewnie albo my do niej pojedziemy na kilka dni, albo ona do nas tutaj przyjedzie. Aniu, to pytanie z górnej półki. Czy Grzesiek też pozwala Ci pracować na maszynach, czy raczej w swój żywioł Ci wejść nie pozwala? Myślę, że Grzesiek by mi pozwolił. Kilka razy coś tam robiłam, chociaż ja nigdy nie ukrywałam, że ja nie pracuję tak fizycznie w gospodarstwie, tak? U nas są, tak jak piszesz, maszyny. Nie wiem, powiedzmy opryskiwacz. W życiu nie wykonywałam żadnego oprysku, ponieważ do tego trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje i zaświadczenia, więc nie. Ciągnikami niejednokrotnie jeździłam. W trakcie żniw pomagałam mu w taki sposób, że nawet jechałam drugim ciągniczkiem i zawoziłam mu header na pole, a on jechał kombajnem przed. Ale nie, ja tam po prostu się za bardzo nie pcham, nie mam też na to czasu. Grzesiek po prostu to ogarnia. Jaką wyprawkę planujecie kupić dla swojej księżniczki? Na przykład jaki wózek? Czy macie przygotowany osobny pokój dla córeczki, czy będzie miała pokój z Jasiem? Ile pomieszczeń i jakie macie w swoim domu? Oj, dobra, od początku. Co do wyprawki, planuję dokupić może kilka, to nie. Parę rzeczy po prostu muszę dokupić. Wiem, czego mi brakowało, kiedy Janek był noworodkiem, niemowlaczkiem, jakich rzeczy nie kupiłam. Na przykład poducha do karmienia. Męczyłam się podkładając zwykłe poduszki, koce i tak dalej. Tym razem myślę, że na 100% muszę kupić sobie. Widziałam właśnie takie specjalne poduchy do karmienia. Mam nadzieję, że z tym będzie o wiele, wiele wygodniej. Co do wózka, to chyba wykorzystamy swój stary wózek. Tak naprawdę małe dziecko, w naszym przypadku Janek w gondoli jeździł do 7 miesiąca, 8, później od razu już przesiadł się na spacerówkę, siedział już po prostu, więc on nie chciał leżeć w gondoli, więc można powiedzieć, że ten wózek jest jak nowy, tyle, że nie ma już gwarancji na niego, ale z wielu rzeczy będę korzystała po prostu po Janku, nie wiem, wanienkę mamy po Janku ze stelażem. Dużo jest takich rzeczy, naprawdę, nawet ubranka. To przecież nie ubierałam Janka też tak we wszystkie jakieś niebieskie ubranka czy z jakimiś muchami, krawatami. Takie też były, ale też było takich dużo uniwersalnych, że nadadzą się i dla chłopczyka, i dla dziewczynki. Oczywiście dokupię, już się nie mogę doczekać, aż pójdę i kupię coś takiego typowo dziewczęcego, jakieś sukieneczki, nie wiem, opaseczki i tak dalej, ale myślę, że to nie będzie aż taki ogromny wydatek jak przy pierwszym dziecku. Grzesiek? Słucham. Otwarta jest chyba, nie? Aha. Grzesiek tutaj na chwilę wpadł, wybił mnie z rytmu, ale wracam do dalszej części tego pytania. Jeżeli chodzi o pokój dla dziecka, dla córeczki, to nasze dzieci będą musiały pokój mieć razem. My tutaj nie mamy już więcej miejsca na osobny pokoik. A ile pomieszczeń w naszym domu jest? Mamy tak, kuchnię, sypialnię, salon połączony z jadalnią, łazienkę i pokój dziecka. Pokój Jasia, pokój dzieci. Ale swoją drogą ja też miałam pokój z siostrą. Później, kiedy wyprowadziliśmy się już do nowego domu, miałyśmy osobne pokoje, a i tak spałyśmy razem dopóki w sumie na studia moja siostra nie poszła. Jakoś raźniej nam tak było i lubiłyśmy spędzać ze sobą czas. Czego boisz się podawać Jasiowi ze sklepowej półki, a wiesz, że on to lubi? Staram się ograniczać, może nawet nie ograniczać. Ja po prostu robię to... Ja tego nie robię, nie kupuję chyba takich
słodycze sklepowych dla Janka. Jeżeli je, to po prostu najczęściej, kiedy ktoś z gości przyniesie mu. A ja jednak, jeżeli podaję mu coś słodkiego, a podaję, nie powiem, że jestem święta mamusia i w ogóle moje dziecko je wszystko bio i eko. Czasami grzeszę, czasami dam mu coś słodkiego, ale właśnie staram się, żeby to było domowej roboty, na przykład jakieś jogurty, czy sama upiekę ciasto. I w taki sposób Janek dostaje ode mnie słodycze. Jak wspominasz czasy szkolne? Najlepiej wspominam liceum, w ogóle z całego etapu mojej edukacji. Wtedy, nie wiem, spotkałam chyba najfajniejszych ludzi na swojej drodze. Pamiętam częste wagary z koleżankami, schodzenie do takiej kawiarenki Myszki na frytki z sosem czosnkowym. Oj, liceum to było naprawdę fajne. Aniu, czy u Was tak naprawdę wszystko takie kolorowe, wszystko Wam wychodzi i czy zawsze tacy jesteście szczęśliwi, czy się dogadujecie, czy może czasem są ciche dni? Cichych dni raczej nie mamy. Jeżeli są problemy, ja naprawdę, mój mąż też, dążymy do tego, żeby jak najszybciej je rozwiązać. A problemy oczywiście są, myślę, że jak u każdego. Różne. Czasami potrafimy posprzeczać się o jakąś głupotę, pierdolę, naprawdę. My nie mamy pomiędzy sobą takich dużych różnic. Myślę, że po prostu jesteśmy dobrze dobrani, ale też razem mamy taką wspólną cechę, jak po prostu empatia, i na wiele sobie nawzajem pozwalamy, na wiele przymykamy oko, i myślę, że życie nas nauczyło, że wiele rzeczy nie jest nas w stanie zdenerwować. Czy będziemy na Bednarach? Grzesiek będzie sam. Ja tutaj z uwagi właśnie na ciążę odpuszczam i nie, a Grzeniek będzie na pewno. Czy myślałaś kiedyś, żeby wyemigrować z Polski? Nie, nigdy. Właśnie ja nigdy nie chciałam na stałe wyjechać z Polski. Ja jestem zbyt rodzinna, ja bym nie dała rady. Nie mogłabym się chyba odnaleźć, tak myślę, zbyt daleko od mojej rodziny. Jak szybko dowiedziałaś się o ciąży i czy Grzesiek w tych pierwszych tygodniach, kiedy czułaś się źle, pomagał Ci w obowiązkach domowych? O ciąży pierwszej i drugiej dowiedziałam się bardzo szybko, bo już w czwartym, piątym tygodniu. A czy Grzesiek mi pomagał? I w jednej, i w drugiej ciąży. Tak, ja nie byłam w stanie na początku nic kompletnie zrobić, nic, naprawdę. Były takie dni, kilka było takich dni, że w ogóle nie wyszłam z łóżka. Strasznie się czułam, bardzo trudno przechodziłam przez pierwszy trymestr, bardzo ciężko. Więc Grzesiek wtedy musiał tutaj ogarniać Janka, musiał ogarniać dom, zająć się czymś do zjedzenia. Rodzice nam pomagali na zmianę, tu przyjeżdżała też moja siostra do pomocy. Ja nie funkcjonowałam. Więc ciąża to jest cudowny czas, czas błogosławiony, ale są kobiety, które naprawdę bardzo ciężko przechodzą, niektóre nawet przez całą ciążę, inne przez całą ciążę śpiewająco, fruwająco, a mnie chyba tak dość popularnie dopadł ten pierwszy trymestr. Czy poszalałam na tegorocznych wyprzedażach? Nie, nie poszalałam w ogóle. W ogóle nie byłam dawno na zakupach, nie pamiętam kiedy. Ja często ostatnio coś w ogóle zamawiam przez internet, jakoś ciężko mi się wybrać do sklepów. Czy jest coś, czego się boisz? Dostałaś kiedyś mandat, na przykład za złe parkowanie lub przekroczenie prędkości? Czego się boję? Na pewno się boję śmierci. Nie tyle swojej, co bliskich osób. I na pewno boję się wszystkich chorób, również swoich i bliskich osób. To są rzeczy najgorsze. Czy dostałam kiedyś mandat? Jeden w życiu dostałam mandat za przekroczenie prędkości i na ograniczeniu do 40 miałam dokładnie 55 km na godzinę, więc dostałam 5 dyszek za to i bez punktów karnych. Czy myślałaś kiedyś o locie balonem lub skoku na bungee? O locie balonem tak, chciałabym kiedyś polecieć. Skakać na bungee bym nie chciała, ale chciałabym na przykład wybrać się na tor, na taką jazdę w trudnych warunkach, na przykład jakiś kontrolowany poślizg i tak dalej, wychodzenie z różnych trudnych sytuacji. Na to bym się chętnie wybrała. Pewnie wybiorę, tylko chyba nie z brzuszkiem.
jak spędzamy wakacje. Na wakacjach już byliśmy w Chorwacji. Reszta część wakacji będzie pracowita. Myślę, że lada dzień, może nawet jeszcze zanim zdążę opublikować ten filmik, ruszą u nas żniwa, więc to będzie intensywny czas. Wybiorę się też na pewno na kilka dni w sierpniu do mojej mamy, do Płocka i siostry. Odwiedzę tatę, ale już chyba nigdzie nie będziemy leniuchować, już nigdzie nie będziemy razem odpoczywać, chyba że jakieś takie niedzielne, krótkie wypady. Słuchajcie, żegnam się z Wami. Ciekawe pytania zadajecie, naprawdę fajne, z przyjemnością na nie odpowiadałam. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia.